W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Rozmawiamy z Sasunem Karapetyanem w jego Kołobrzegu. Witamy. Dzień dobry, witam. Sasun, opowiedz nam o waszej historii. Przybyłeś z bratem wiele lat temu do Polski. Jak to było? Dokładnie w 2000 roku we wrześniu przyjechaliśmy tutaj z bratem, z mamą i z siostrą. Ojciec gdzieś tutaj był. No i co? I tak to było. Przyjechaliśmy. Bardzo nam się spodobało w Polsce. Od tamtej pory jeszcze nie byliśmy w Armenii. Wiadomo, testujemy trochę, ale na razie nie możemy pojechać. Ale myślę, że się tu dobrze zaaklimatyzowaliśmy, mamy dużo przyjaciół, mamy dużo do roboty, tutaj trenujemy i dużo zawdzięczamy Polsce. Ile lat tutaj już jesteście? 12 lat. Kiedy zaczęła się wasza przygoda z boksem? Jeszcze w Armenii to było, czy już tutaj na miejscu? Nie. W Armenii trenowaliśmy zapasy, pamiętam. Nasz wujek był zapaśnikiem i też nas namówił, żebyśmy poszli na zapasy, a tutaj zaczęła się historia z boksem. Przyjechaliśmy w 2000 roku, a na początku 2001 już zaczęliśmy uprawiać boks. Kto był waszym pierwszym trenerem, gdzie trenowaliście? Naszym pierwszym trenerem trenowaliśmy w Kołobrzegu. Była taka szkółka bokserska i kickboxingu. Trenerem był Jacek Szygieł i Anatol. Nazwiska nie pamiętam, ale drugi trener miał na imię Anatol. I tam zaczęła się nasza przygoda z boksem. W jakich klubach jeszcze trenowałeś w tym czasie? Oj, w międzyczasie trenowałem w Bałtyku Koszalin, później z powrotem w Kołobrzegu w Fali Boksu Kołobrzeg i ostatnio w Róży Karlino. Jak rozumiem, zawsze ze starszym bratem? Tak, zawsze razem. Razem zaczęliśmy i już razem będziemy to ciągnąć dalej. Sasun, liczyłeś na kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Co poszło nie tak? No jak najbardziej, liczyłem kwalifikacje i to wszystko mi się śniło, nawet po nocach. Udało się, pojechałem na turniej Feliksa Sztama. Trener Tomek Różański powiedział, że jeżeli uda mi się wygrać ten turniej, no to wtedy automatycznie ja pojadę na turniej kwalifikacyjny. Więc miałem taką dużą chęć, żeby wygrać ten turniej i rzeczywiście skupiłem się, trenowałem ciężko. Udało mi się wygrać turniej Sztama i później się dowiedziałem, że jednak nie mogę pojechać, bo nie mam obywatelstwa i nie da rady tego obejść. Wiemy, że chcesz przejść na boks zawodowy. Podsumujmy może twoją karierę amatorską. Co udało ci się osiągnąć? Właściwie wszystko to na polskich ringach, można powiedzieć, tak? Bo ze względu na brak obywatelstwa nie mogłem reprezentować Polski na międzynarodowych turniejach. Także w Polsce zdobyłem 2 razy Puchar Polski, raz byłem srebrnym medalistą Pucharu Polski, no i ten najważniejszy turniej imienia Feliksa Sztama. Boksowałem też w lidze, w polskiej elitarnej lidze i miałem występ w lidze europejskiej. Masz zostać zawodowcem. Jakie są plany? Kiedy to nastąpi? Właściwie to już teraz następuje, tak? Oficjalny debiut ma być w sierpniu. Na jakiej gali to nastąpi? Prawdopodobnie, choć to nie jest jeszcze na 100%, rozmowy trwają, to ma być na gali Tomasza Babilońskiego w Międzyzdrojach 18 sierpnia. A kiedy kolejna walka? Słyszałem, że kolejna walka ma być bardzo, bardzo niedługo. Kolejna walka ma być już tydzień później, bo 25 sierpnia, chyba w Niemczech. Powiedz mi o swoich przygotowaniach do tego debiutu zawodowego. Co robicie? Trenujecie tutaj na miejscu, czy może gdzieś wyjeżdżacie? Cały czas wyjeżdżamy i wracamy. Trenujemy w Warszawie i z powrotem tutaj. Jeździmy na 2 tygodnie do Warszawy, wracamy na tydzień tutaj. Przygotowujemy się już długo, bo około 4 miesięcy do tego debiutu. Jednak musieliśmy trochę pozmieniać swoim stylu, przejść na takie zawodowe boksowanie. I teraz jedziemy w niedzielę. Za 2 dni jedziemy na obóz do Zakopanego i to już będzie takie ostateczne przygotowanie do debiutu. Waszym trenerem jest Andrzej Gmitruk, słynny trener. Jak wam się z nim pracuje? Bardzo dobrze nam się z nim pracuje. Już wcześniej z bratem, za każdym razem jak była rozmowa o boksie zawodowym, o przejściu na boks zawodowy, to myśleliśmy o współpracy z trenerem Andrzejem Gmitrukiem i poszczęściło nam się, teraz mamy taką okazję i jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Andrzej Gmitruk ma taką bazę szkoleniową swoją w Warszawie. Czy planujecie się przenieść na stałe do Warszawy, czy zostajecie w swoim Kołobrzegu?
Właśnie to pytanie pada cały czas i ze strony tutaj naszych przyjaciół z Kołobrzegu i ze wszystkich zainteresowanych, ale chyba zostaniemy jednak w Kołobrzegu. Nie chcemy się przeprowadzać tam na stałe. Odpowiada nam takie jeżdżenie. Tam już mamy swoje mieszkanie, wynajmujemy i jeździmy tam na 2 tygodnie, czasami na 3, ale jednak chcemy zostać w Kołobrzegu. Powiedz nam jeszcze, w jakiej kategorii wagowej będziesz występował? Junior pośredni, 69-800 chyba. W takim razie życzymy Ci udanego debiutu zawodowego i powodzenia na ringach zawodowych. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org. A mógłbyś to zrobić jeszcze po ormiańsku na koniec? Bolor, Boxer.org i karta są w Nenisza, Czadba, Rewum.